Dzień dobry moje drogie wagi, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam do czytania na najbliższe 6 miesięcy. Pierwszy miesiąc naszego czytania to jest mniej więcej od połowy maja do połowy czerwca i później kolejno, słuchajcie, na każdy z miesięcy karta, którą dla Was zinterpretuję, różnego rodzaju wskazówki, czasem ostrzeżenia, bo to zależy od tego, jaka karta nam pokaże się w czytaniu. Zaczynamy, moje drogie wagi, pierwszy miesiąc dla Was. Macie energię słonia. To jest energia wrażliwości, lojalności, współczucia, pomocy sobie wzajemnej. Słonie to zwierzęta bardzo społeczne, bardzo mądre również, pamiętajcie. Jakby one widzą jasno ruch we właściwym kierunku, ruch we właściwą stronę. To jest odpowiednik eremity w talii Tarota. Więc tutaj jakby światłość, mądrość, wycofanie się, żeby przemyśleć sprawy w ogóle w tym pierwszym miesiącu, przemyśleć sprawy i znaleźć rozwiązanie w tym pierwszym miesiącu pokazuje się dla Was jako istotne. Drugi miesiąc, okej. W drugim miesiącu, moje drogie wagi, macie energię osoby bardzo pięknej, bardzo wrażliwej, bardzo delikatnej znowu, bardzo powiedziałabym takiej subtelnej. Dodatkowo jeszcze pokazuje się taka energia, która mówi o prostocie spraw, o życzliwości, odpowiednik cesarzowej. Miła, współczująca, kobiecość, postać matki być może dla Was ważna, być może w ogóle ważna dla Was kobieta, bardzo czuła, bardzo opiekuńcza. Jako talizman ta karta sugeruje, żeby pielęgnować i wprowadzać spokój w danej sytuacji, we własnym życiu, z uwagą właśnie na te aspekty, o których mówiłam wcześniej. Upraszczać sprawy, starać się być życzliwym. Dla mnie to często karta dzieci, szczerze mówiąc, takich delikatnych, młodych osób, którymi trzeba się zaopiekować, które trzeba pielęgnować. Dobrze, idźmy dalej. Trzeci miesiąc. W trzecim miesiącu karta lwa. Karta lwa, ale dla mnie w tej talii jest to karta bardziej autentyczności niż karta lwa. W sensie tak, na obrazku widzimy lwa, na ilustracji. Natomiast tutaj jakby karta sugeruje, że warto zadbać o swoją własną autentyczność, po prostu być sobą. To jest oczywiście król buław w tarocie, więc ta pełnia sił, bycie liderem, siła do pokonywania zmian, to wszystko jest ważne i Wy będziecie mieć to w sobie. Natomiast ważne jest, żeby w trzecim miesiącu z takim autentyzmem własnym, będąc po prostu sobą, złapać kontrolę albo nad sobą, albo nad życiem, albo nad jakąś konkretną sytuacją. Czwarty miesiąc. W czwartym miesiącu, słuchajcie, energia Feniksa. No trochę przywołująca na myśl cykliczność życia, ale generalnie jakby już przechodząc do sedna, to jest to karta, która mówi, no robię rzeczy, właściwe rzeczy z właściwych powodów. O, może w ten sposób. Jest to karta całkowitego odrodzenia, oczyszczenia, wolności od cierpienia, zmiany, transformacji jakby przeszłości naszego życia, co z drugiej strony nie oznacza, że od czegoś uciekamy, czy się, wiesz, odgradzamy od tego, co było, droga wago, po prostu uznajemy, że cierpieliśmy już za długo i raczej decydujemy się żyć bardziej świadomie lub jeszcze bardziej świadomie. Nie kierujemy się lękiem, nie kierujemy się nieuświadomionym umysłem, nie kierujemy się niechęcią. I Feniks właśnie pomaga Wam spalić ten Wasz bagaż trudnych doświadczeń, doprowadzić do odrodzenia. Oczywiście w tarocie jakby odpowiednikiem jest tutaj sąd ostateczny, czyli karta katarzis, karta odrodzenia właśnie, karta pokonania trudności, ale również karta robienia właściwych rzeczy z właściwych powodów. Piąty miesiąc. W piątym miesiącu energia niedźwiedzia, która również zachęca Cię do tego, żebyś złapał swoją moc, wyprostował się, był być może nieustępliwy, ponieważ wychodzisz z trudnego okresu, z okresu, po którym nastąpi wzrost, a jakieś trudności po prostu jakby miną. Jako talizman ta karta sugeruje Ci, że bezpiecznie przejdziesz przez okres przemiany, który koniec końców doprowadzi do wzrostu w tej konkretnej sytuacji, której przemiana dotyczy. Szósty miesiąc i energia węża. I
Bardzo ciekawe było moje pierwsze spostrzeżenie, ale zostawię je sobie, pozwólcie na koniec. Natomiast tutaj karta mówi: korzystaj z własnej mocy. Kluczowa jest tutaj kreatywność. Kluczowe jest też wykorzystanie uśpionego dotąd potencjału. Być może własnego, być może kogoś w Twoim otoczeniu. Bo jest tutaj duchowość, jest tutaj intuicja, są tutaj pomysły, jest duża dawka inspiracji. I teraz Wam powiem, co mi przyszło do głowy na samym początku. Żeby właśnie, jak to się mawia, nie zjeść własnego ogona, to właśnie korzystaj z tej mocy uśpionej, z tego uśpionego dotąd potencjału, bo za tym pójdzie inspiracja, za tym pójdą nowe pomysły, nowe rozstrzygnięcia bądź rozwiązania. Zobaczmy jeszcze, co na spodzie. Wiem, przetasowałam przed chwilą kartę, ale okej. Na spodzie, słuchajcie, karta kosmicznego jaja, czyli odpowiednik karty świat w tarocie, od razu powiem. Czyli co? No dopełnienie, harmonia, zadowolenie, no jakby, ale dzięki czemu? Dzięki, uważam, Twojemu własnemu wysiłkowi. Najprawdopodobniej doświadczysz jakby tego zadowolenia, zrealizujesz swój cel. Żadna sposobność, żadna sytuacja, która niesie w sobie potencjał, nie umknie bowiem Twojej uwadze. Nie umknie bowiem Twojej uwadze. To jest też odpowiednik trochę koła fortuny, czyli los Ci sprzyja, los spogląda na Ciebie i dostrzeżesz najdrobniejszy szczegół, dostrzeżesz najdrobniejszy detal, żeby wykorzystać konkretny potencjał danej sytuacji na swoją korzyść. Po prostu złapać jakąś szansę, tak? W myśl powiedzenia fortuna sprzyja odważnym. Natomiast nie zapominaj o odpoczynku, bo masz jeszcze na spodzie energię krokodyla i to jest odpowiednik czwórki mieczy. W tarocie cztery miecze to jest energia wagi, więc słuchaj, no kiedy możesz, zadbaj o wytchnienie. Kiedy możesz, celowo wycofaj się z jakiejś sytuacji, wycofaj się z tego jakby galimatiasu dookoła, żeby poobserwować, żeby wysnuć swoje własne na spokojnie przypuszczenie bądź zdanie, ale też żeby odbudować swoją energię, tak? Ogólnie karta krokodyla mówi, żebyś zwracał się do wewnątrz, że będą takie momenty, gdzie czujesz, że to nie jest czas na jakieś kluczowe decyzje, działania czy dyskusje, że lepiej będzie coś, no nie tyle przemilczeć, co po prostu zostawić to na potem. Do kiedy? Do wtedy, karta płaszczki, aż, że tak powiem, przyjdzie czas na rozwój, aż zbierzesz siłę w sobie, żeby pokonać jakiegoś rodzaju dyskomfort być może, który za tym rozwojem stoi, tak? Bo to jest karta mocy, odpowiednik w tarocie. Aż zbierzesz siły, czyli gromadzenie energii, gromadzenie sił, wyczekiwanie odpowiedniego momentu, tak to widzę, jest dla wagi ważne w najbliższych 6 miesiącach. Trzymam za Was kciuki, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.